tym odcinku będzie pokazane, jak zbudować powerbanka z używanych baterii litowo-jonowych. A więc zaczynamy od pojedynczego case'a, który zostanie wyposażony w baterie litowo-jonowe 18650. Więc zaczynamy od łączenia wszystkich ogniw równolegle oraz spróbowaniu jakoś to ogarnąć, jak to ma wyglądać całościowo. Po dojściu do tego, jaka jest koncepcja, jak będzie się składał cały powerbank, robię sobie zestawienie całości, aby kontynuować dalej. A więc każda sekcja będzie miała pojedynczy bezpiecznik. Wiadomo, używane ogniwa, nigdy nie wiadomo, co w nich siedzi. No i tak mniej więcej będzie to wyglądało. Każdy plus jest wyprowadzony osobno, minusy będą połączone razem, jak tutaj widać niebieskim kabeleczkiem. Teraz wszystkie boksy są połączone jeszcze od lica na ciepły klej oraz jakby zgrzane pistoletem do ciepłego kleju. No i powoli ciągnę do głównego plusa drugą nie połączenie z bezpieczników oraz szykuję wspólny minus. No i taki miszmasz wychodzi pomału z tego. No i czas podłączyć też główny sterowniczek do ładowania, który jest wysępiony z innego powerbanka. Nadszedł czas podmienić stary układ za nowy i zaraz wytłumaczę dlaczego. Stara płytka posiadała tylko dwa wyjścia, no i bardzo niską sprawność, przez co mocno się grzało, dlatego jest wysmarowana pastą termoprzewodzącą i zmęczona. Nowa płytka posiada więcej nowoczesnych wejść i wyjść, przez co będzie bardziej uniwersalna. No i jest też nowszym wykonaniem, więc prawdopodobnie też jego sprawność będzie większa, ale się okaże. No i płytka została wlutowana do powerbanka, używając górnych i dolnych ścieżek, by troszkę lepiej to działało. Następnym krokiem było lekko zabezpieczyć płytkę, żeby nie zrobić jakiejś zwory. No, szkoda by było. Jak widać, napięcie jest dość równe i też ładnie ładuje, ale niestety grzeje się płyteczka i będzie ją trzeba troszeczkę zmodernizować. Drugą płytkę, którą mam taką samą, od razu rozlutuję, no i pokażę mniej więcej, który element się najbardziej grzeje. Zaznaczony sterownik przetwornicy mocno się grzeje, dlatego dostanie radiatorek, jak również cewka, oraz po złożeniu zwiększy się też lekko przestrzeń, co będzie pomagało wentylację i ograniczy temperaturę na elementach. Jak widać, płytka jest złożona oraz funkcjonuje, nawet bez podłączenia pod baterię. Pokazuje napięcie, a więc mamy płytkę do modernizacji powerbanka numer 1. Wkrótce będzie ten odcinek.